Krzysztof Bosak przetrwał głosowanie i pozostanie wicemarszałkiem Sejmu. Grzegorz Braun z kolei nie przetrwał głosowania i prokuratura będzie go ścigać. Do tego mamy Sienkiewicza, który też przetrwał głosowanie, ale tam wybuchła inna dziwna inba, o której sobie porozmawiamy. Do tego wszystkiego mamy, no co, Jarosława Kaczyńskiego, który wyparł się Wawrzyka. Mamy przegłosowanie budżetu, tak aby, prawda, no tutaj nie został parlament rozwiązany, ale Andrzeja Dudę jednocześnie, który może trochę pokrzyżować plany związane z samym budżetem w sobie, oraz, no nie wiem, CBA, które weszło do siedziby Orlenu, o czym w ogóle mało się mówi, ale dopiero co się stało. Jak możecie zobaczyć, wydarzyło się bardzo dużo rzeczy, w tym filmie nawet nie zdążymy porozmawiać sobie o wszystkich ciekawych rzeczach, bo na przykład, nie wiem, pominiemy kwestie zarobków, jakie były w TVP i tego, że w TVP Info płacono 500 zł ludziom za występowanie, w sensie jako gość, jako ekspert, czego raczej nie robi się w innych mediach i w sumie już o tym powiedziałem, więc jednak o tym powiedzieliśmy, ale też wiele innych rzeczy, nieważne, zostańcie z nami, bo naprawdę dużo się wydarzyło. Like, sub, nam będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy. Serdecznie dziękuję naszym patronom i lećmy do materiału. Więc zacznijmy może od Bosaka, bo dawno nie rozmawialiśmy o Konfederacji i Lewicy, a w sumie te tematy wbrew pozorom trochę się łączą. W każdym razie Krzysztof Bosak był wniosek od Lewicy właśnie o to, żeby odwołać go z funkcji wicemarszałka Sejmu i ten wniosek powodowany był tym, że Grzegorz Braun cały czas w Konfederacji się znajdował, nie został z niej wyrzucony i to był wniosek, który tak naprawdę do ostatniej niemal chwili, no, nie było pewności, czy on przejdzie, czy nie przejdzie. Tutaj warto zaznaczyć, że nawet PiS na samym początku zapowiadał, że faktycznie jeśli Braun nie zostanie wyrzucony, to przemyślą, tak bardzo poważnie przemyślą i nawet stali w pewnym momencie po stronie, że bliżej im do tego, żeby głosować faktycznie za tym, żeby Bosaka tego wicemarszałka pozbawić. Ogólnie nastroje w momencie, kiedy Braun robił swoją, prawda, gaśnicową inbę, były dosyć napięte, no i teraz głosowanie było, no i okazało się, że Lewica głosowała za tym, no coś dosyć oczywiste, to oni składali ten wniosek, Trzecia Droga głosowała przeciw, Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu, a PiS tak naprawdę, no, nie zagłosował w ogóle, w sensie w trakcie głosowania wyciągnęli karty do głosowania, no jakby nie zagłosowali w ogóle, byli nieobecni na głosowaniu, więc to była jakaś taka dziwna sprawa i trochę nie wiemy, czemu miał służyć ten polityczny manifest. Tam pojawia się jakaś teoria o tym, że wewnątrz PiSu był dosyć duży podział na temat tego, jak zagłosować, więc dlatego postanowili, że się wycofają kolektywnie jako klub, ale my, szczerze mówiąc, nie wiemy, też nie rozumiemy do końca tego manifestu. W każdym razie, no, wicemarszałek Bosak zostaje na swoim stanowisku, co, no, z jednej strony jest zwycięstwem Konfederacji, no bo faktycznie zostawiają swojego człowieka, tak, to zagrożenie o tym, że straciliby swojego reprezentanta w prezydium Sejmu oraz też, no, jakąś tam możliwość pokazywania się w tym Sejmie jako ta merytoryczna opozycja, na co grają od dawna, była zagrożona. Więc, no, tutaj jakieś tam zwycięstwo z ich strony, no, oni tam sami byli dosyć zadowoleni z tego, że Bosak zostaje. Co do Lewicy, bo uważam, że to jest ciekawsze w tym wątku, no tutaj walczył w nas dwa wilki a propos tego, czy Lewica wygrała, czy straciła na tym sporze. Bo z jednej strony Lewica była konsekwentna, złożyła ten wniosek i pokazała się jako jedyna siła polityczna, która jest przeciwko Konfederacji. To jest oczywiście o tyle ważne, że Lewica od dawien dawna, i to o tym mówiła wprost zresztą, działa trochę na tą drugą polaryzację, tak? Żeby tworzyć drugą polaryzację, mamy polaryzację między PiS-em a Platformą Obywatelską, no i tutaj jest taka trochę wizja, żeby stworzyć polaryzację między Konfederacją a Lewicą, co zresztą tak naprawdę jest trochę na rękę obu tych ugrupowań, no bo wiadomo, że taka polaryzacja gdzieś tam wzmacnia waszych wyborców. No i to był taki przykład właśnie tej polaryzacji, który można było zrobić. Lewica pokazała konsekwencje, pokazała się jako partia, która jest najbardziej antykonfederacja, co w jakiejś części ich elektoratu na pewno się podoba i może w jakiejś części, chociaż tego nie wiemy, podoba się wyborcom, no gdzieś tam tych centrowym, którzy może wcześniej nawet nie myśleli o tym, żeby na Lewicę głosować, teraz mają do niej jakieś tam sympatyczne uczucie, bo oni jako jedyni, prawda, tak ideowo stali przeciwko Konfederacji i Braunowi. Więc to jest jakaś tam rzecz na plus dla Lewicy, rzeczy na minus dla Lewicy. W dosyć oczywisty sposób mamy to, że przegrali to głosowanie, tak, na koniec dnia. W sensie, wiecie, zaczęło się od tego, że wydawało się, że ten wniosek Lewicy może faktycznie przejść, a doszliśmy do momentu, w którym, no wiecie, Hołownia gdzieś tam zaczął kluczyć i mówić o tym, że, no, w sumie to, no, nam się jednak podoba gdzieś tam fakt tego, że mamy tego wicemarszałka opozycyjnego, który może na prezydium wnosić jakieś trochę inne punkty widzenia. No i zaczęliśmy powoli wyłamywać i skończyło się na tym, że Lewica została sama. Teraz dlaczego jest to w pewien sposób problem z naszej perspektywy? No bo Lewica tak naprawdę trochę podkopała, przynajmniej w wizji takiej zewnętrznej, swoją pozycję w tej koalicji, nie? To znaczy, wiecie, no Lewica ostatnio jest mało widoczna, to trzeba przyznać. I w sytuacji, kiedy Lewica jest mało widoczna i zgłasza jakiś wniosek i nawet nie jest w stanie zmusić swoich koalicjantów albo bardzo mocno ich zachęcić, żeby, no, chociaż było jakieś większe poparcie dla tego wniosku z ich strony, no to wydaje się być dosyć nieskuteczna w tym, co robi. Tutaj warto zaznaczyć, że, wiecie, tego samego dnia PiS składał wniosek na temat właśnie Sienkiewicza, o tym jeszcze powiemy, ale, no, to był taki wniosek złożony przez opozycję, żeby, wiecie, uwalić kogoś z rządu. No, takie rzeczy się robi od zawsze i to jest dosyć normalne, że opozycja składa takie, wiecie, wotum nieufności wobec kogoś, no i ten wniosek upada, nie? No ale fakt, że teraz zrobiła to strona rządowa jednak, no bo Lewica jest w rządzie i ten wniosek dalej upadł, no gdzieś tak sprawia, że to było zachowanie trochę opozycyjne partii, która, no, jest w rządzie de facto. Więc wydaje nam się, że na tym mogli trochę stracić wizerunkowo w kontekście właśnie ich siły w tym obecnym rządzie, który mamy. I jeśli u kogoś teraz rodzi się pytanie, no
dobra, ale w sumie to czemu ta właśnie większość rządowa ich zostawiła z tym wnioskiem i jakby nie pomogła, nie głosowała z nimi? To wydaje nam się, że odpowiedź jest bardzo, ale to bardzo prosta. Widzicie, przez to, że PiS nie ma swojego marszałka w Sejmie, no to tak naprawdę doprowadza to do sytuacji, gdyby Bosak z tego prezydium Sejmu został wyrzucony, opozycja nie miałaby żadnego swojego wicemarszałka, byliby tam tylko marszałek i wicemarszałkowie ze strony rządzącej, co byłoby dosyć nieładnym precedensem i rzeczą, która raczej nie powinna się zdarzać i po prostu brzydko by wyglądała, więc biorąc pod uwagę, że PiS raczej nie śpieszy się, żeby wyznaczyć kogoś innego niż Witek na to stanowisko, a na Witek nie chce szkodzić reszta, to wydaje się, że wywalenie Bosaka i stawienie tylko ludzi z rządu po prostu było czymś, na co reszta tej koalicji rządzącej nie mogła sobie pozwolić, czy nie chciała sobie pozwolić. No tutaj też mamy ten argument Hołowni, prawda, że prezydium jest dzięki temu lepsze. Wydaje się, że na koniec ja dlatego wycofali się z tego pomysłu, prawda, no tutaj Platforma się wstrzymała od głosu, no ale de facto w tym wypadku jest to głosowanie za tym, żeby no nie usuwać Bosaka, no bo w takim głosowaniu jest to de facto zagłosowanie na nie, po prostu. Więc Bosak przetrwał, prawda, i Konfederacja może się teoretycznie cieszyć, ale też oczywiście mieliśmy głosowanie w temacie samego Brauna. No i tutaj Konfederacji poszło trochę gorzej, ponieważ Braun stracił immunitet i będzie mógł być ściągany przez prokuraturę w sprawie różnych zarzutów, bo właśnie no tych zarzutów, czy takich podejrzeń jest całkiem sporo, jak powiedziała prokuratura, i tutaj pozwolę sobie przytoczyć cytacik. Naruszania nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, a także stosowanie przemocy fizycznej w celu zmuszania do określonego zachowania, pomówienia Łukasza Szumowskiego za pomocą środków masowej komunikacji, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu, co mogło poniżyć go w opinii publicznej, uszkodzenie choinki bożonarodzeniowej, uszkodzenie sprzętu nagłaśniającego, naruszenie miru domowego poprzez nieopuszczenie niemieckiego instytutu historycznego, znieważenie na terenie Sejmu RP grupy osób oraz znieważenie przedmiotu czci religijnej. Więc jak widzicie, dużo tego i to nie tylko kwestia ostatnia, czyli prawda, no tutaj gaśnica i Sejm Rzeczypospolitej, ale też mamy atak na nagłośnienie w tym właśnie historycznym instytucie niemieckim. Mamy kwestie w ogóle pandemiczne, no bo Szumowski, prawda, wraca. Dużo, dużo tych rzeczy tutaj nazbierało się i powiedzmy, że ten cały pakiet Braun teraz zostaje i traci immunitet w tych sprawach, czyli prokuratura będzie mogła z nim postępować jak no, z normalną osobą, nie będzie on chroniony, co oznacza, że mamy tutaj do czynienia z jakimś tam procesem. I teraz oczywiście, jeśli Braun zostanie skazany, to może on stracić mandat i może przestać być posłem. Więc jest to jakieś tam zagrożenie dla Konfederacji, aczkolwiek tutaj warto pamiętać, że mówimy o procesie sądowym w Polsce, czyli jak on ten proces dobije do końca, przed końcem tej kadencji, to będziemy prawie że w szoku. To jest możliwe, nie twierdzimy, że jest niemożliwe, ale nie zdziwiłoby nas też, gdyby się absolutnie nie zakończył do tego czasu. Wydaje nam się, że najbliższy czas jest tutaj raczej spokojna sytuacja i Braun będzie w Sejmie zasiadał, co jest o tyle ciekawe, że przypominamy, że on dostał teoretycznie zakaz wypowiadania się ze strony, prawda, swojej partii na mównicy sejmowej, a jakby nie przeszkadzało mu to w tym, żeby wyjść na mównicę sejmową i zacząć mówić. No i prawda tłumaczył, no, że to są jakieś tam wyssane z palca zarzuty, które są pomówieniami, nieprawdą i że w ogóle to jest wszystko nieprawda i tak dalej. No jakby zarzucił, że tutaj też cytat. Zjednoczony front chanukowo, eurokołchozowo, wojenno-covidowy wydał na mnie wyrok, zanim jeszcze prokuratura w podskokach zdążyła na kolanie napisać, sklecić akt oskarżenia. Grzegorz Braun po prostu jakby zachowuje się tak, jak Grzegorz Braun ma w zwyczaju. Także no tutaj, prawda, no tak się dzieje. Więc no prawda, ciekawe rzeczy się dzieją. Ale idąc dalej, nie zatrzymując się na tym temacie, prawda, Piotr W. czy Piotr Wawrzyk, bo już sobie piszą wszyscy o nim różnie, został zatrzymany przez prokuraturę. Piotr Wawrzyk był wiceszefem MSZ-u zarządów PiSu, ale jeśli dalej wam to nic nie mówi, to może znacie tego TikToka. Nie wiem, że to właśnie powiedziałem, ale proszę bardzo. Oto dowód rzeczowy numer jeden. Witam wszystkich TikTokowców. Moja niespodzianka dla wszystkich. Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników i tych, którzy nas lubią, i tych, którzy nas nie lubią, ale dobrze, że jesteście aktywni, że chcecie mieć informacje, że się wymieniacie informacjami. Gratuluję i jeszcze raz pozdrawiam. Dziękuję bardzo. To był nasz dzisiejszy filmik. No więc to jest on. I on jakby jest podejrzany teraz w sprawie afery wizowej. Aferę wizową pewnie jeszcze pamiętacie. To była cała ta afera, która wybuchła chwilę przed wyborami. Dotyczyła, wiecie, sprzedawania polskich wiz, korupcji i tak dalej. Już wtedy, prawda, CBA zaczęło jakieś śledztwa, prokuratura i CBA gdzieś tam wchodziło do MSZ-u właśnie. Już byli jacyś pierwsi ludzie przesłuchiwani, zatrzymywani i tak dalej. Teraz, prawda, ta sprawa nabiera tempa. No i Piotr Wawrzyk został właśnie w jej sprawie zatrzymany. Tutaj też doprowadziło to do bardzo ciekawego zjawiska, w którym, prawda, no tutaj dziennikarz podszedł do Jarosława Kaczyńskiego zapytać, jakby co o tym myśli. No i wyszło to w ten sposób. Piotr W. został zatrzymany. Były wiceminister w waszym rządzie. Pan jest zaskoczony, ma zarzuty prokuratorskie. Ale nie wiem, kto to jest. Piotr W. Mogę powiedzieć.
nie wiemy. Ja też nie wiem, co to jest. Co jest całkiem niesamowite, biorąc pod uwagę poprzedniego TikToka, którego wam puściliśmy, w którym no, ewidentnie panowie są razem TikTokerami, więc to chyba się znają, tak z obcym człowiekiem TikToka nagrywać nie wypada chyba. Więc w blasku tych dowodów, i to jest też autentyk, w tym sensie, że to też zostało, ten TikTok został użyty faktycznie jako taki dowód i rzucano tym wszędzie w mediach, no to biorąc to pod uwagę, no to jednak trochę zmieniła się narracja PiSu. I narracja z PiSu z nie znamy Piotra W. zmieniła się na, a no tak, 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 w sensie, no jest on, to prawda. Ale w sumie, no to wiecie, no to służby działają, no wszystko jest okej, okay, no jeśli złamał prawo, prawda, no to przecież nie jest nasza wina, że złamał prawo. My nie wiedzieliśmy o tym, no ale jeśli faktycznie coś tutaj się dzieje, no to sprawdźmy to, da, no i zostawmy to sądom i tak dalej, no i się okaże, jakby, prawda, sprawiedliwy wyrok, więc jakby, no zobaczymy. To jest niesamowicie ciekawe, bo tutaj to jest jakiś taki spin PiSu na temat tego, że tak naprawdę ta afera wizowa, wiecie, no to oni ją przecież zaczęli rozliczać jeszcze za swojej kadencji i za ich kadencją niczego nie blokowali, tylko normalnie prokuratura zajmowała się sprawą. To wygląda bardzo tak, jakby PiS trochę nie miał pomysłu na to, jak tą aferę obejść tak po prostu, jak zrobić kontrnarrację, więc za dobra, niech ona się po prostu rozwiąże i po prostu założymy, że no tak, no było parę zgniłych jabłek, prawda, w naszej partii, no trudno, no jakby zdarza się każdej władzy, ale my, prawda, tutaj jesteśmy mega odpowiedzialni i pozwalamy na to, żeby to wszystko się rozwiązało sensownie i kogo nie chronimy. Więc jakby to jest jakiś pomysł chyba PiSu na tą aferę, w każdym razie po prostu zabawne, że Jarosław Kaczyński się wyparł Piotra W., a chwilę potem wszyscy zaczęli pokazywać sobie tego TikToka. Tylko my pamiętamy nawet, jak w momencie, jak powstawał, bo był całkiem niesamowity. Jesteśmy dużymi fanami, więc no trochę szkoda Piotra W., że taki talent TikTokowy się będzie potencjalnie może marnował, jeśli by został skazany. No to problem. Może zostanie łaskawiony. Kto wie. Idąc dalej, budżet, proszę państwa, został przegłosowany w Sejmie i już sobie jest, prawda? Z dosyć dużą dziurą budżetową, jak na to, że prawda, nowa władza krzyczała o tym, że nie może być dziury budżetowej i że jest dziura Morawieckiego, to dziura jest taka całkiem spora w tym momencie, ale kto by się tym przejmował, tak, prawda, budżet państwa jest i musi być przepchnięty szybko, żeby im Duda parlamentu nie rozwiązał, więc się śpieszą. Zaplanowali to w ten sposób, że, tak jak mówili, no raczej się ze wszystkim wyrobią, budżet teraz przeszedł, idzie do Senatu i jeśli nie będzie żadnych problemów, a raczej ciężko się spodziewać, żeby jakieś konkretne były, no bo tak jak mówimy, ten budżet jest bardzo ważny, no to trafi sobie już niedługo do prezydenta. Tutaj zaczyna się zabawa, bo Andrzej Duda oczywiście nie może zawetować budżetu, tak? To jest jakby, to jest oczywiste, nie ma takiego prawa, to jest jedyna jakby ustawa, chyba jedyna, której nie może zawetować. Może ją wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz tak, z tego co my rozumiemy, czytamy i czytamy od dawna o tym specjalnie, żeby to się zmieni w którymś momencie, to żebyśmy mieli świadomość, że wcześniej jednak wszyscy mówili, że tak jest, łącznie na przykład z ludźmi prezydenta, potem ktoś zmieni zdanie, więc na ten moment wychodzi na to, że nawet jak Andrzej Duda odeśle budżet do Trybunału Konstytucyjnego, to nie jest tak, że może stwierdzić, że to nie ma budżetu, więc ja mogę rozwiązać parlament. Nie, zadaniem parlamentu jest przedstawić prezydentowi budżet, co się stanie potem, no już trudno, prezydent nie może sobie parlamentu rozwiązać. Więc odesłanie budżetu przez Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego teoretycznie nie jest jakimś tam strasznym problemem. Ale jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że budżet jest nieważny, a może to zrobić dzięki powiedzeniu, że przy jego uchwalaniu nie mogli brać udziału Wąsik i Kamiński, którzy no, są zajęci siedzeniem w więzieniu, to jest dosyć taka, wiecie, no, sprawa, która zajmuje wam trochę czasu, szczególnie, że są na tej głodówce też w ogóle, co też jest jakimś tam, powiedzmy, sytuacją polityczną w Polsce. W każdym razie, no przez to, że ich tam nie było i że legalnie wybranych posłów nie mogło być na obradach, no to cały budżet jest wadliwie uchwalony i pod tym względem gdzieś tam Trybunał Konstytucyjny może próbować go uwalić. No i w tej sytuacji, gdyby to się stało, to Andrzej Duda dostaje całkiem niezły argument, podkładkę pod to, żeby wetować tak naprawdę wszystkie przyszłe ustawy. No bo jeśli Kamiński i Wąsik nagle nie zostaną z powrotem posłami, a jest na to bardzo mała szansa, żeby tutaj, wiecie, Koalicja Obywatelska, czy w ogóle nowa większość rządząca to odpuściła, no to tak naprawdę wszystkie ustawy będą miały ten błąd w sobie. To potencjalnie gdzieś tam, no na razie jest political fiction, chociaż jest bardzo bliskie z tego, co nam się wydaje rzeczywistości, z tego, co może się stać, no może wyjść na to, że nowy rząd nie będzie mógł przepychać żadnych ustaw, czyli de facto nie będzie mógł rządzić państwem, co byłoby dosyć skomplikowaną i ciężką sytuacją z perspektywy Polski, tak nam się wydaje? Ale prawda, no co wam powiem, no zabawa. No, jest szansa, że będziemy mieli przez najbliższe co najmniej 2 lata rząd, który nie będzie w stanie rządzić tak fizycznie, prawie nie będzie w stanie rządzić, nie będzie w stanie przepychać ustaw. No, że będą rządzić uchwałami, może coś się stanie, my nie wiemy, ale na ten moment wydaje się, że jest naprawdę hardkorowo. Więc no co, zabawa, tak, zabawa. Ale zostawiając już ten budżet, CBA wkroczyło do budynków Orlenu. I tutaj mówi się o tym, że były przeszukiwane nawet biura Obajtka, w sensie, że nawet jego tutaj, wiecie, bezpośrednie rzeczy. I ogólnie ciężko jest powiedzieć, o co chodzi, bo jest to bardzo świeża sprawa i jeszcze do tego jest to sprawa w pewien sposób niejawna, prokuratura ukrywa trochę, o co chodzi. Ale no z tego, co wydaje się, że wiemy na razie, to chodziło o zatrzymanie jakichś tam, no nie wiem, dokumentów czy komputerów, no ogólnie jakichś danych, których prokuratura potrzebuje. Mówi się o tym, że jest to kwestia no taka po prostu trochę korupcyjno, świadczenia usług, wiecie, takich no wpływu i tak dalej, no już bez znaczenia. Gdzieś tam coś takiego wydaje się być w tle, aczkolwiek jest to jeszcze oczywiście niepotwierdzone tak w 100% oficjalnie. W każdym razie, no tutaj to miało być bardziej
zatrzymanie rzeczy niż, nie wiem, weszli, żeby kogoś zatrzymać, coś w tym stylu, o tym się przynajmniej mówi. Prokuratura tutaj mówi, że to właśnie w tą stronę, że dlatego CBA na ich polecenie tam weszło, prokuratura w Gdańsku w ogóle. A Orlen sprytnie wydał oświadczenie, w którym powiedział, że nie potwierdza, że coś takiego miało miejsce. Jakby brakuje tylko tego, żeby Orlen powiedział, napisał w tym oświadczeniu, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że być może, a być może nie, zostaliśmy przeszukani lub nie przeszukani. To byłoby takie bardziej jeszcze, prawda, na ostrzu noża. Ale wydaje nam się jednak, że jak ktoś pisze w oświadczeniu, nie potwierdzamy, że to się stało, to chyba jednak można założyć, że coś jest na rzeczy. Tak, prawda, tutaj my zakładamy. No nie wiemy co dokładnie, ale coś chyba jest na rzeczy. W naszej opinii preludium absolutnie przed tym, co będzie się działo w najbliższych tygodniach w kontekście spółek Skarbu Państwa, bo czujemy, że to będzie taka imba, że jakby wszyscy będą mieli takie wow, to jest niesamowite. Zobaczcie, ile emocji wzbudziły kwestie pieniędzy w TVP, nie? A to będzie tylko mocniejsze, podejrzewamy. Więc jakby no szykujmy się na tego typu zagrania częściej. To będzie zabawne. Inna zabawna rzecz to kolejne posunięcia w partii między Bodnarem a prokuraturą. Prawda, no prokuratorzy trochę, nie wiem, zaczęli okupować prokuraturę i stwierdzili, że oni jakby nie słuchają Bodnara i jakby nie lubią Bodnara i on nie będzie mówił, co mają robić. Tylko Bóg może ich sądzić. Więc Bodnar teraz stwierdził, że coś trzeba zrobić. Więc odesłał, prawda, prokuratorów na obowiązkowy urlop, w sensie zaległy urlop. Prawda, no tutaj prokuratura napisała, że w związku z występującą w prokuraturze krajowej nieprawidłowością w postaci dużej ilości niewykorzystanych dni zaległego urlopu wypoczynkowego przez zastępców prokuratora generalnego od 87 do 151 dni roboczych, jakby wysyłają ich na urlop, prawda, no i to następne osoby czekają w kolejce, na razie tylko trzech zastępców Bodnara, ale więcej czeka w kolejce, to że ogólnie to jest kwestia tego, że prawo pracy i tak dalej, więc zgodnie z prawem pracy nie możemy łamać waszych praw pracowniczych i musimy was na ten urlop wysłać, także papa, zniknijcie na miesiąc, proszę, mam dobre pomysły, co wtedy zrobię. Ogólnie to mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że nie chodzi o prawo pracy, bo w sensie prawo pracy w Polsce, proszę was, o czym rozmawiamy? W każdym razie, prawo pracy, no to nie jest oryginalny powód. Oryginalnym powodem jest właśnie ten konflikt w prokuraturze, który się dzieje. I jest to tak naprawdę nic innego jak kolejne posunięcie. No wiecie, jeśli faktycznie Bodnarowi udałoby się wysłać wszystkich swoich zastępców, jakichś prokuratorów i tak dalej, którzy mu są nieprzychylni na urlopy, no to będzie miał dosyć dużo czasu, żeby wprowadzić jakieś zmiany. I wiecie, jak oni wrócą z urlopów, to może się okazać, że przypadkiem już wiecie, ich karta nie będzie działała i sobie nie wejdą do budynku prokuratury. Co może być pewnym problemem dla nich. Więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak rozegrają to teraz prokuraturze i jak zrobią, żeby nie iść na urlop, który im się należy i który muszą dostać z prawa pracy. W sensie niesamowite jest to przejmowanie instytucji momentami, naprawdę. Szachy 5D. Chyba. Bo są też inne szachy, ale o Konfederacji już było. I na zakończenie, bo jak wiadomo absurdów w Polsce jest za mało, więc musimy jeszcze mam jakiś dużyć na koniec. Był Sienkiewicz, tak mówiliśmy o tym. Głosowane było to, czy ma zostać odwołany z funkcji ministra. No i PiS, prawda, złożył ten wniosek, no wniosek nie przeszedł, jak zawsze. Klasyczna taka procedura, że opozycja chce odwołać jakiegoś ministra, a większość rządowa go broni. No dosyć klasyczne zagranie. No i w każdym razie, no było to głosowanie, wszystko spoko. No ale też w ogóle na tym posiedzeniu odbyła się taka rzecz, że prawda, PiS zaczął intonować hymn. W ogóle to było ciekawe, bo to było w momencie, jak były wyłączone mikrofony w Sejmie i ja na przykład siedziałem i oglądałem w tamtym momencie na przykład Sejm i zastanawiałem się, czemu w ogóle wszyscy stoją. I potem się okazało, że nie śpiewali hymn w tym czasie. Ale co ciekawe, prawda, Sienkiewicz w tym momencie nie wstał, kiedy śpiewano hymn, mimo że wszyscy inni faktycznie wstali. No i ogólnie zaczęła się bardzo taka duża no, akcja pod tytułem Ej, Sienkiewicz tutaj nie szanuje Polaków, nienawidzi hymnu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sienkiewicz zaczął to tłumaczyć tym, że jakby nie, to nie jest to, po prostu jakby nie dam się wkręcić w waszej gry i tak dalej. Więc zaczęła się jakaś tam dyskusja, trochę bez znaczenia, szczerze powiedziawszy. Ale coś to potem jest chyba jeszcze zabawniejsze, bo ogólnie to jest takie nagranie z kamer, gdzie Sienkiewicz sięga do kieszeni coś wyciąga. No i w sensie, my naprawdę nie wiemy, co on wyciąga, to nawet nie jest żart. W sensie, ciężko nam powiedzieć. Ale, no, można uznać, że wygląda to trochę jak, no, można tak uznać, jakiś taki, wiecie, taka siateczka mała, tak to nazwijmy, z białym proszkiem w środku. No i jakby wiecie, no nie oszukujmy się, jeśli ktoś, znaczy w Sejmie to akurat naprawdę zaskakujące, ale jeśli ktoś wyciąga małej pojemności saszetkę z białym proszkiem, co nie oszukujmy się, nie jest to mąka. Nie, no w sensie raczej nie jest to mąka. No jakby bądźmy sobie szczerzy. I teraz pojawiły się oskarżenia ze strony PiSu oczywiście, jakby środowisk przychylnych PiSowi, to będzie lepsze określenie. No, że prawda, pan Sienkiewicz sobie wyciągnął taką torebkę, no i nikt nie wie, co to miałoby być, no, ale że jest to torebka, prawda, z białym proszkiem. No i jakby czemu on to wyciąga? Czemu w ogóle to posiada może w tą stronę? No i jakby oczekują jakichś tam wyjaśnień. No strona druga praktycznie do tego nie odnosi, aczkolwiek no jest jakieś takie jednoniesienie stwierdzające, że no to była po prostu taka, wiecie, koszulka na dokumenty, taka foliowa, nie? No i ona była zwinięta, więc on ją wyciąga. On sobie rozkładał, czy tam do czegoś potrzebował. Nawet brzmi to logicznie, nie? Że tam minister czy coś nosi, prawda, takie coś do dokumentów w kieszeni, no miałoby to sens. Z drugiej strony, my naprawdę my nie zabieramy się za ocenianie, co to było, my nie wiemy. My tylko informujemy was o tym, że jest jakaś imba, gdzie jedna strona Twittera kłóci się o to, że jest to, prawda, jakiś proszek, druga, że jest to złożona koszulka na dokumenty. No w sumie nie ma jakichś oficjalnych informacji, też nie oszukujmy się, jakby Sienkiewicz jest prawdopodobnie teraz jedną z najbardziej nielubianych przez środowisko PiSu osób w Polsce. Jeszcze trochę dobije do Tuska, naprawdę.
bez przesady, ale jest niedaleko Tuska już w tym momencie, to jest on jest odpowiedzialny, prawda, za no, gdzieś tam akcję w TVP, której no, wszyscy pamiętam jak się skończyła i jak w ogóle cały czas trwa, więc no, trzeba to zaznaczyć, ale jednak no, gdzieś tam zabawna rzecz, no mamy de facto gdzieś tam pod spodem oskarżenie o to, że minister państwa polskiego na obradach Sejmu sobie, prawda, wyciągnął coś mało legalnego. Nawet nie wiem, jak to mówić. Więc ja może po prostu skończę to omawiać, bo jakby naprawdę dużo rzeczy w polskiej policji. Jeśli chcecie wiedzieć, co się w niej dzieje na co dzień, zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, będziecie widzieć nasze filmy, nasz inny film, nasz Instagram. Serdecznie polecamy, super sprawy. My serdecznie dziękujemy naszym patronom i zachęcamy do naszego Patronite'a. Staramy się starać dla was, cześć.